Warszawie kilka lat temu powstał film Warszawa 1939 chyba. I to jest taki 20-minutowy film, który pokazuje tam kilka dzielnic, po prostu jest już super, to nie może tego w internecie wejść, bo przynajmniej ja nie mogłem. A strasznie chciałem przygotować Dzianku Ryki. Więcej się nie spodziewałam, bo on nie zawsze znaczy ciemność po prostu, to nie zawsze jest ciemno. Nie wiem, ten film tutaj nie był dobry pomysł. Właśnie, że rzeczywiście no są te budynki, tak, samochody, jeżdżą tramwaje, ale to nie wiem, to cały czas taki mrok to mówię. To może być taki celowo. Znaczy nie, ja byłam po prostu w tej filmie. To właśnie nie, ale to nie 35, 34 albo 36. Być może. Ale to nie jest to. Ale co jest to się wiedzą. Tak, bo to miało iść. No tak, ale to jest taki mrok. Nie, to się źle odpoczywało, to się nie udało. Ja muszę właśnie dotrzeć tutaj, bo to też była taka fajna baza, żeby się tu uczyć. No i z tym źle też, bo po prostu siedziała wielka ekipa i to wielka ekipa nad tym pracowała. Więc to jest jakby nie porównanie, to będzie chyba kilku milionów, więc porównanie do tego, co można zrobić. To się nie wiem, czego to jest tak robią. Są może obiekty choćby, no,
wytrzymywali i można było na przykład te pieniądze na to przynajmniej, no nie? Chyba, że ta robita to musiała... Ale to jest właśnie, przyjechał, oglądał, no tak, to właśnie to właśnie jest, że była za dziewiątą, co ale co więcej, z dworcem PKP, nie wiem czy Państwo wiecie, że wyburzałem na przykład tą część, gdzie był sklep. Czyli to jest totalny absurd, bo zamiast zarabiać na powierzchni handlowej, bo na dworcach można prowadzić sklepy też w niedzielę niehandlowe. Czyli zamiast rozbudowywać powierzchnię handlową, to oni wyburzają część handlową. Nie, tam był taki sklep, tak przy tej, jak gdyby przy tej drugiej kładce. Nie wiem, jak to Państwu wytłumaczyć. Może orientujecie się Państwo. Taki, który miał wewnętrzne wejście z zewnątrz. Znaczy nie, tam był sklep spożywczy. Od poczty, tak, od poczty. I po pewnym czasie on został zamknięty ze względu na takie spory, czy w tym sklepie można sprzedawać alkohol. Bo generalnie na dworcach jest jakiś przepis, który mówi, że nie można sprzedawać alkoholu, chyba że tam, nie pamiętam właśnie, czy wejście musi być z zewnątrz, czy jedno, więc... No ale teraz jest z kolei ten drugi przepis, który mówi, że jeżeli budynek, sklep jest w budynku dworca połączony, nie jest oddzielnie jak gdyby, to może właśnie w niedzielę być czynny, także kolej by bardzo dużo pieniędzy mogły zarabiać. Ale za 2 miesiące może być. Ja to się chyba nie przejmuję. Że raz się buduje dom, musi, i jeżeli to co pół roku się zmienia przepisy, które to normują. Jedyne wyjście jest naprawdę zostawić dworzec jako dworzec i on wtedy będzie dworcem, bo póki istnieje kolej, no i wtedy to będzie dworzec. Tak teraz robić z tego galerię handlową, albo supermarket, to... Nie, to będą chcą odrestaurować, jak on nie też to tylko tam było to wskazane, ta sala, taka ubyczy, klasy są w tej chwili, to było to, tak? Było to wskazane. Wydaje mi się właśnie, że część komercyjną, wszędzie na świecie dworce są najbardziej atrakcyjnymi terenami pod względem handlowym, usługowym, bo są w centrum miasta. Dyrektor, pamiętam, mnie zaskoczył takim stwierdzeniem, że po co strona internetowa i na przykład zdjęcia egzemplarzy tych eksponatów, ludzie nie będą przychodzić do muzeum, lepiej jak przychodzą na żywo oglądać. No właśnie, a ja uważałem właśnie, że jak zobaczą na stronie internetowej, to właśnie wtedy się może zaciekawią i przyjdą zobaczyć na żywo. No właśnie, to będzie klucza. No tutaj jeśli chodzi o to, no to tak naprawdę jedyną rzeczą, jak od czego to jest zależne, to właśnie czy muzeum będzie dysponowało środkami. Bo zdjęcia są, zdjęcie z tego faktu dużo takich, które można było... A na sali już projekt, który już powinien osłonić się do funduszu? No jakby ja się o takich rzeczach nie, no to by muzeum musiało nie pozyskać środki i wtedy ja bym taki projekt mógł zrealizować. No, chciałbym, żeby to był po prostu taki duży projekt. Nie wiem, jak się te same.
więcej osób, bo jeśli ja ten sam drogi, to wiadomo, albo muszę jakieś jakieś na projekty, albo muszę po prostu robić to jakoś, no, że tak powiem, na publiczkę. Ja bym sobie zabrać ze swojego słyszenia, to w którym wystąpię, bo to by się to może pierwsze bardzo już to mówić. No ciężko mi powiedzieć, no, pani może tak, bo to, oprócz tego, że ja to zrobię, to gdzieś tam musi pójść dalej, nie? Czyli właśnie musi tam wykorzystać albo, albo ktoś, jak szczerze mówiąc, taki temat, jak się na tym realizuje. No to bardzo bym chciał, zrobiłem, że bardzo bym chciał samo. Chciałem, żeby z moim projektem było tak samo, że ja go pokażę na jednym.
spotkaniach, a potem będzie mowa o nim w internecie. No, na stronie? Nie, na środku. A, no tak, no to być może. Ja tam nie dotarłem ostatnio, ale może wrócałem przed posłem, to myślałem, że się pana nazywała. To szukałem 8 to już muszę mieć to dobrze. No być może, no to teraz dajmy może motywację, żeby tam zajrzeć. No to jest fajnie, jeśli mamy zresztą jakieś tam internety, no ten dla tych projektów, to nie zawsze można być do mnie kanalki, i od razu to wysłuchiwać, więc co by było to nawet. Tak, można sobie to nawet w domu siedzieć, nie? Tylko to jest też może jeszcze kwestia, jaki komputer się wsiadło. Bo jednak jakiś starszy komputer może na przykład się dać takie tutaj, że taki plan zamiast tekstu. A jakbyś miał okulary, może to po prostu sobie przejść? Można. A jakie okulary? Nie, no to nigdy nie miał. Tak, gdybyś miał to może. Z tym, że też, ja na przykład jak robiłem ten projekt, to robiłem po prostu okulary. Było to takie okulary, które zwraca się, telefon nie działa. I tak to było Google. Co? Są Google? Tak, Samsung GVR. Zwraca się telefon i to generalnie działa. To wszystko było fajnie do czasu, ale potem się okazało, że ta strona, która jakby wspiera, poprzez którą to wszystko się jakby dzieje, przestała jakby wspierać te okulary i właśnie na tej premierze było tak, że strasznie rozbudowane. A tutaj też niestety, no był budżet ograniczony, nie mogłem sobie kupić takie okulary, takie bym chciał. No i trzeba było kombinować, no niestety. Brzydkie słowo, ale no, trzeba było tak jakoś sobie radzić na takie kompromisy, nie? Ile to stypendium jakoś? To jest trudne, nie? Ja miałem 18 tysięcy złotych. No to z tego połowa mniej więcej było koszty. Więc to jest jakieś ekonomiczne pieniądze. Ale i tak bardzo dużo, bo większe kwoty to bardzo ciężko. Tak. Gratuluję. A pan spadł również? Znaczy też kiedyś składałem i też mi się nie udało na inne projekty. Koledzy składali i no na przykład na jakieś tam, nazwijmy to, zrobienie jakiejś biografii, na to dziwiłem się, że dostawali większe pieniądze, ale to też odbywa na takiej zasadzie, tak jak powiedział, małymi kroczkami. Oceniają to osoby przeważnie starsze i nie zawsze mają dostęp do tych technologii, nie zawsze na co dzień z nimi obcują i tak jak pan powiedział, zrobił pan nowymi kroczkami, więc już ma pan drogę otwartą, żeby iść dalej. Tak, to niestety pani to było takie parametr, że ja składałem chyba 4 razy, 3 razy nie dostałem, 4 dostałem. Składałem na właśnie budowę synagogi, o której mówiłem, składałem na dobrze nie dostałem. Coś tam na Wąska. Dlatego szalony, że to ogromna praca i to były takie po prostu pudła chyba stałem. Ja wtedy jeszcze też byłem mniej zaawansowany, dużo mniej zaawansowany. A teraz zgadza się na kuli, że było cała cykl wszystkich domów na Chińskiego. Może znasz, to jest taki wykładowca, się nazywa Dudko na Wydziale Architektury. On składał 5 razy i się dowiedział od pani, która przyjmowała wnioski, że tam no, komisja widziała, że już pan po raz 5 składa, no to już z litości panu zależy. I on akurat złożył na Białce jakąś instalację świetną po prostu tutaj na tej części, gdzie jest właśnie plac przed teatrem dramatycznym. Czyli no jakaś jest tam pula, ja nie jestem na bieżąco, ale wiem, że no właśnie 20 tysięcy to jest ciężko przekroczyć, a już te 18-19 to już taki główny pułap. To jest jakoś tak, że to jest jakaś wielokrotność chyba minimalna czy średniej pensji. Ja sobie tak myślę, że ja widziałem, że największa była chyba 18,5, a ja to potrzebowałem ten sprzęt kupić i to wszystko, więc po prostu musiałem po prostu taką kwotę. No i tak to nie jest jakaś niesatysfakcjonowa, ale przy to już nic sobie powiem. Nie? No mówię, tutaj jest jakby duży przekrój, nie? To tak. Ja to robiłem na telefonie, to jest Samsung S8 i do tego te okularki, ale to jest sprzęt taki najlepszy, kieszonkowy, że tak powiem, ale nie jest taki sprzęt pełnowartościowy, w którym można sobie to najlepsze kości oglądać, nie? Ten najlepszy sprzęt właśnie, który można sobie obejrzeć.
No i właśnie jeszcze stypendium podobno też pewnie pana ograniczyło do tego, że na przykład pan nie może z Chin czy z zagranicy, tylko musi panu polską fakturę, tak? Tak, tak. No akurat jeśli chodzi tam o sprzęt, to się napisało nie bardzo, nie? Chyba nie, że tam jakieś informacje czy coś. Nie chciałem tego kombinować, nie? Że tak powiem po kosztach. No ale z tym stypendium właśnie tak było, że ja składałem na rekonstrukcje takie. Chciałem to co robić, chciałem właśnie to, co wspomniałem, Chińskiego. A, jeszcze jeden pomysł jaki miałem, to żeby podobało na siebie zdjęcia, czyli na stare zdjęcia, zrobić nowe zdjęcie i ewentualnie coś do tej właśnie 3D i jakieś robić takie fajne przejście. To też gdzieś widziałem w Warszawie. Tak, 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 ja chciałem coś takiego zrobić, tego też nie dostałem i potem tak myślałem, chyba nie wiem, albo nie chcą tych moich rekonstrukcji w domu, albo coś jest i złożyłem na grę planszową. Właśnie, na grę planszową, dostałem. Tą grę planszową chodzi o to, że tak, ja sobie chciałem zobaczyć na czym polega druk 3D i bardzo chciałem zrobić jakieś wielokrotnie budynki do wydrukowania 3D. Tutaj może słabo widać, ale jest tak, cerkiew Świętego Ducha na Antoniuku, chyba taki najfajniejszy z tych druków, no zresztą bardzo, bardzo atrakcyjny budynek. Dworzec, no te dworzec, stadion miejski, pałac Lenicki, kościół Panny, ratusz i kościół Lowa. I generalnie to jest gra taka mniej więcej jak Monopoly, znane, z tym, że z takimi małymi dodatkami, właśnie, że można te budynki takie charakterystyczne dla miasta stawiać. No mniej więcej taka gra, mówię, to nie było tego w planie, że tak powiem, ale chciałem po prostu spróbować, czy coś nowego, ja jestem na tyle uparty, że już jak zacznę składać ten wniosek, to aż mi się uda. Tak, i tak powstała ta gra. Gdzie można by zagrać? To znaczy, ja to bym prowadzowałem po szkołach, w różnych takich ośrodkach kulturalnych, wychowawczych. Muzeum chyba też jakaś jeszcze jest. Więc teraz trochę trudno, że tych mamy zdobyć. Zabrać te osoby i tutaj chcę to zrobić. No, chciałbym jeden zebrać ten, bo to też. Mi został jeden, resztę prowadzowałem. Taki był generał, taka była idea. Ogólnie jest ogromny obóz, tak, że chciałem wydrukować właśnie budynki w 3D, myślałem, że one będą większe i tak myślałem, co z nimi dalej można zrobić, bo myślałem, że można dać je na wośp, no ale co z tego? Ktoś może to kupi, może nie. Zresztą ja to grę dałem na wośp, gdzieś nie wiem, została wystawiona. No i pomyślałem sobie, że tak, jeśli się te budynki już wydrukuje, no to właśnie może je w drzewie wykorzystać. A że jakoś tak od dziecka zawsze lubiłem właśnie te Monopoly, to sobie myślałem, że to zrobić. Korzystałem właśnie wersję Euro Business, a nie Monopoly, bo tak o zmarło do 20 zł. Monopoly już teraz bardzo taka ważna, no nie? Oni tam wydają jakieś takie różne już różne części. No i skąd się wzięło biznes, to nie? Trochę biznes, trochę wysoko, taka hybryda. Więc generalnie taki pomysł. No potem się udało to grać na szopu, i pomyślałem, że na to dobre konstrukcje, na resztę konstrukcji też muszę stypendium dostać, no i się udało. Ale już teraz nie będę spadł. Możesz powiedzieć jeszcze raz, jak ta strona się nazywa, na której można obejrzeć te... Tak. Nie, ja bym sobie po prostu Google pisać. I wtedy jest pierwsza sklepa, nie? Aha. Bo to jest jeszcze do zapamiętania. Czyli to na YouTubie w sumie też można szukać, tak? Nie. SketchUp to jest taka strona, która pokazuje tak geometrię, nie? Bo to nie jest film, to jest po prostu taka scena, scena prawie 3D. To jest na przykład przykładowa właśnie na pracę, która liczby dwóch filmów wykorzystano. Czyli mamy taką pewną scenę, powiedzmy cyklową makietę. Potem właśnie daje się wtedy światło i tak dalej, żeby to już wyglądało tak bardziej fotorealistycznie, ale generalnie jest to taka cyfrowa makieta. I tak samo właśnie ten projekt Nike
chyba jest stara sprawa. Ja tak też po stworzeniu tej gry właśnie troszkę próbowałem coś tam dalej zrobić, ale... Nie próbowałeś się sprzedawać komu? Znaczy, to by się nie opłacało, bo koszt... Żeby sprzedawać taką grę, trzeba zrobić duże egzemplarze. Jakby, jak wiem, wyjścia sztuk, to mi przy 20 sztukach chyba koszt jednostkowy to około 100 zł wyszedł, nie? To ktoś by musiał, żeby mi się to opłacało, to bym musiał, nie, 300 zł płacić. No to nie sądzę, żebym zapłacił 300 zł za taką grę. A robić to chyba taką dużą skalę, to że tak powiem, trochę nie moja branża, nie? No i też takie ograniczenie, że jakby to jest tylko na Białopolskich i rynek raczej, bo... No tak, to na Katowicach, to przyszedł... To jest pauza, tam będzie na Białostockich. No właśnie, chociaż też na przykład słyszałem, że wiele osób było zainteresowane, gdzieś tam sobie mają rodzinę poza granicami Polski. Właśnie, że zagranicą to było. No, ale to by trzeba było zrobić reklamy i tak dalej, no bo skąd ktoś miałby wiedzieć, że coś takiego jest.